ekraniach z kamer zobaczą tylko kilku gości w kupich maskach Spidermana. Co? Spiderman? Spokojnie, ten pajac nawet nie wie, jak używać swojej mocy. Nie dajcie się zwieść! Do tej pory to były beta testy. Te maski już wyszły z mody. Ognia! Nowemu lepszemu Spider-Manowi. Narazka, panowie! Nowy kostium z V252 ma wszystko, o czym marzyłem. Mam go zawsze na sobie, więc nie muszę nosić ciuchów na zmianę. Ma nieskończoną ilość sieci. Dzięki, Spider-Manie. Pamiętaj, ucz się pilnie i jedz do kuły. Chodź do mnie. Sorry, kolego! Ta nowa torebusia nie pasuje do reszty stroju. Proszę, napisz mi dobrą recenzję w sieci. Ale co najważniejsze, reaguję wraz ze mną. Jestem szybszy, silniejszy, prawie niepowstrzymany. O, a co to? Kolejne 3 zwycięstwa? Już straciłem rachubę. I ty? Weź, ciociu Mej. Śniadanie gotowe. O, Rety. Peter, czy ty w ogóle trochę spałeś? Masz wory pod oczami. Nie mam czasu na śniadanie. Horizon wzywa. Muszę lecieć. Jeszcze nigdy nie był tak spięty. Ta apka policyjna, którą napisałem, idealnie się sprawdza. Coś mi mówi, że będę nawet przed policją. Ha! Samotny agent AIM włamuje się do magazynu? Sorry, kolego, ale Bayern 2.0 upora się z tobą w 2 sekundy. Nie ruszaj się! Muszę trochę dostosować wyliczenia. Relacja symbiotyczna. I pewnie wam się wydaje, że ma się przewagę, co? Ale chyba zapomnieliście, że jestem nowy, uleczony Spider-Man. Zabrażacze? Jakoś nigdy nie lubiłem siły. Panie i panowie, tak to się właśnie robi. Czas na selfie. Wyślę tę fotę policji. Uśmiech. No i co? Profilowa? Sam? Miał siedzieć w więzieniu. Spoko. Im więcej, tym lepiej. Sorry, że wam nie wyszło. Czujecie się skrępowani? Nawet teksty rzucam lepsze. Kompeta, ptaszorze. Nie poznajesz? To ja, twój stary kumpel. Słuchaj ze mnie. Ten kostium nie jest skalibrowany na takie obciążenia. Serio? Tyle masz mi do powiedzenia? Byłeś moim pierwszym złoczyńcą. Nie czujesz sentymentu? Zresztą nieważne. O ile dobrze pamiętam, twój soniczny krzyk nigdy nie ma nic miłego do powiedzenia. Tak czy siak, pomyślałem, że podrzucisz mnie do więzienia. Mój kumpel Adrian Tums siedzi za kratkami i chciałem go odwiedzić. Zaraz! Czy ty też się nie nazywasz Adrian Tums? Proszę, panowie. Prezencik od niebywałego Spidermana. Ten samozwaniec właśnie zaatakował niewinną osobę. Kiedy dokładnie? Byłem zajęty tobą. Ja jestem niewinną osobą. Mówi prawdę, czarny Spidermanie. W zasadzie mówcie mi po prostu Spiderman. O, no więc pan Tums wyszedł dziś rano. Kto przy zdrowych zmysłach wpłaciłby kancję? Norman Osborn. Co? Dyrektor Akademii Osborna umie rozpoznać prawdziwy geniusz. I właśnie dlatego zapewnił mi wolność w zamian za moje usługi w charakterze nauczyciela. Chce pan go pozwać, panie Tums? Ale jak to pozwać? Powinienem, dla dobra społeczeństwa. Ale zaczynam życie od nowa i chciałbym się w końcu wyplątać z wszelkich pajęczych spraw. Ale przecież to przestępca! Nie jest przestępcą, dopóki nie popełni przestępstwa. Kryminalistą się nie bywa, kryminalistą się jest. Yo, tutaj. Jak leci? Pete? Więc Tums został wykładowcą w Akademii Osborna? Co to za akcja?
Cieszymy się, że jest z nami. Gość ma łeb jak sklep. Poza tym teraz Oz ma jego technologię. Testowałem dzisiaj ten jego soniczny krzyk. Boska zabawka. Tak, boska zabawka dla przestępców. Tak szczerze nie kupuję tego jego nawrócenia. Ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień. Ty się zmieniłeś. Co? Odrobinka pewności siebie. Już Midtown mogłem być znacznie bardziej przebojowy. Nie wiedziałem, że to dla ciebie ważne. Muszę lecieć. Mamy projekt na Expo. To coś, o czym nie mówimy. Baba! Narazka! W kontakcie! Adrian. Witaj, Norman. Widzę, że już jesteś zajęty. Świetnie. Musimy przedyskutować Stark Expo. Pracuję nad mnogością opcji, które są... Nie tym, nad czym pracujemy. Nad czym pracuje Liceum Horizon. Rozumiem. Więc nie zatrudniłeś mnie wyłącznie dla moich zdolności. Przestań stroszyć pióra. Zatrudniłem cię ze względu na kwalifikacje. Ale jeśli wiesz, co Liceum Horizon przedstawi na Stark Expo, to tym lepiej dla mnie. Najprawdopodobniej będzie to V252. V252? Co to takiego? 3 lata temu agencja kosmiczna przekazała pewną ilość nieznanej substancji do badań w Liceum Horizon. Max Model nazwał ją V252. Liczył, że zdała ją ustabilizować i dodać nowy pierwiastek do układu okresowego. Kiedy odszedłem, byli bardzo blisko sukcesu. Co by było niebywałe osiągnięcie dla Liceum Horizon? Nawet nie masz pojęcia. Jest lżejszy niż plastik, lecz twardszy niż stal. Gdyby Max Model rozgryzł działanie tej substancji, to by zmieniło sytuację. I nie tylko dla szkoły. Dla całego świata. Więc musimy ją zdobyć. Wciąż masz stary kod dostępu? Jestem pewien, że Model je zmienił. Więc? Może mógłbyś tam wejść inaczej. Właśnie wyszedłem z więzienia. Nie zamierzam ryzykować, że wsadzą mnie za zwykłe włamanie. Więc pozwól mnie. Chciałem wypróbować twoją technologię, od kiedy ją tylko zobaczyłem. No proszę, Adrianie. Młody Alistair jest twoim fanem. Cóż, zawsze możemy znów zająć się koncepcją Perpetuum Mobile. Nie mogę uwierzyć, że nie pokażemy V252. To może być pierwszy raz, kiedy Horizon przegra Stark Expo. Akademia Osborna nas pokona. Oh. Co tam, ludziska? Co to za mina z kamina? Chyba się nie złościcie tym V252, prawda? No już, jesteśmy w Liceum Horizon. Wpadnę na 7 genialnych pomysłów jeszcze przed południem. Ja tak mam. Pewnego dnia nazwą tonego Starka Peterem Parkerem dał go. Narazka, Horizonerzy! Musi być gdzieś tutaj. Ale to nie to. Kto tam jest? Ochrona! Adrian! Czytasz mi w myślach, kostiumie. Adrian? Czemu miałbyś... Co to ja widzę? Widziałem, że jesteś przestępcą. Stary szemp nie lubi zmieniać nawyków. Spider-Manie? Czy to ty? Znasz jeszcze kogoś, kto tak walczy? Wsadzę tu za powrotem za granicę. Ale najpierw dam profesorowi małą nauczkę. Przestań! Dzwonię na policję. Nie widzisz, że już ma dosyć? Co w ciebie wstąpiło? Nie wiem. Myślałem, że już po mnie. Nie! Dopóki tu jestem, nie musisz się niczym martwić. Spidey? Czy coś się stało? Jesteś jakiś inny. Poszedłem na plażę,
Trochę mnie spiekło. Baba! Narka! Przeszukałem całą pracownię. Próbki nigdzie nie było. Co gorsza, widzieli mnie. Wracaj tutaj, Alistair. Zasuwasz prosto do akademii, co? Niespodzianka. Mam cię. Rano będziesz siedział za kratkami. A, szyb wentylacyjny. Najlepszy kumpel pająka. Wykrywacze ruchu? O nie, co ja zrobię? Pluskwa jest gdzieś w tej okolicy. I oto ten cały krzyk. Akademia Osborna wcale nie jest aż tak super. Ładnie. To pewnie potencjalne eksponaty na Stark Expo. Niby nie powinienem podglądać, co tam szykują, ale... Cóż, zasady są po to, żeby je łamać. Ktoś tu ma nocny dyżur. Niespodzianka, zgadnij kto? Co? Jak śmiesz? Co? Łamywać się i bić profesora? Nauczyłem się tego od ciebie! Daj mu spokój. Harry! Osborn! Ten człowiek jest przestępcą! Dzisiaj dokonał zamachu na życie Maxa Modena. Profesor dzisiaj stąd nie wychodził. Potwierdzi to cała klasa wieczorowa. Nie. Mam na to niezbity dowód. Umieściłem pluskwę na... Jest w innym pomieszczeniu. Co z nią zrobiłeś? Bez obaw. Wszystko z ciebie wyduszę. Nie! Odczep się od niego! Znalazłem próbki w szkole. A zatem Spider-Man ewidentnie ma jakieś powiązania z liceum Horizon. Dość krótkowzroczna polityka. Może czas mu uświadomić, jak ogromną przewagę ma Akademia Osborna wszelkimi dostępnymi środkami. Czy mój kostium żyje? Czułem jego ból. Może to nie jest zwyczajna substancja, tylko jakaś obca forma życia? Ta złość, agresja. Zaatakowałem bezbronnego człowieka i najlepszego kumpla. Czy ja kontroluję kostium? Czy on kontroluje mnie? Peter, słyszę, że jeszcze nie głupku. Musisz odpocząć. Daj mi wreszcie spokój! Coś ty właśnie do mnie powiedział? Muszę to z siebie zdjąć. Już! Przepraszam, ciociu May. Przyciąłem sobie rękę drzwiami. Nie chciałem się na ciebie złościć. W porządku, nie gniewam się. Po prostu idź wreszcie spać. Ach, czyli jesteś żywy, a? Dziwaczne. Muszę cię zabrać do Horizon, już. Ale na drogę przyda mi się... mój stary, dobry kostium. Tak, on mnie przynajmniej... Co? Dobra, to jest obleśne. Muszę się... zdjąć! O nie! Nie, nie, nie! Nie mów, że do mnie przymarłeś! To jest jak jakaś inwazja porywaczy ciał! Złaź ze mnie, ty klucie jeden! Chyba się poczuł urażony! Czasami trochę walczyłem ze sobą.
tam, Spider-Manie? Mój pracodawca chce z tobą zamienić słówko. Chwilowo mój grafik jest już zapomniony. O, czyli chcesz, żebym cię wypuścił? Nie ma sprawy. Masz jakieś kłopoty, Spider-Manie? Jakiś mały problem z garderobą? Nie do końca. Czemu tak sądzisz? Przepraszam, jeśli sen był trochę brutalny. Poprosiłem, żeby cię tu sprowadził, bo chcę ci pomóc. Nie potrzebujemy twojej pomocy. My? Nie wiem, czy jesteś tego świadom, ale mówienie w imieniu swojego kostiumu nie jest normalne. Czego chcesz, Norman? Zaprzyjaźnić się. Przyznam, że pozazdrościłem Maxowi modelowi. Odniosłem wrażenie, że łączy was bliska przyjaźń. Mam rację? Max Model to przyzwoity człowiek. To tak jak ja. Każdy ci to powie. Gdyby było trzeba, oddałbym ci nawet własne ubranie. I chciałbym, żebyś zrobił to samo. Więc o to chodzi. Chcesz V252, tak? Chcę, żebyś zaczął współpracować. Jeśli dobrowolnie oddasz mi V252, możemy wspólnie stworzyć wiekopomne dzieło. Nie! Jest własnością... Nie możesz go zdjąć, prawda? Może dlatego, że to żyjący symbiont. Dobrze, przemyśl swoją decyzję, Spider-Manie. Pozwól, żebym cię od niego uwolnił. Z naszą technologią i zasobami finansowymi zdziałamy z tą substancją więcej w 2 lata niż Horizon w 10. Nie ma mowy. Sam znajdę sposób, żeby go zdjąć. Przykro mi to słyszeć. Bo teraz moja ochrona będzie go z ciebie musiała zedrzeć siłą. Wdarłeś się wszakże do naszego budynku. Jest wasz! Już raz cię pokonałem tu! Tak, ale czy zdołasz pokonać... nas dwóch? Jest to faktycznie nie Tum schował się do szkoły. Istotnie. Z technologią doktora Tumesa mogę mieć batalion sępów na moje skinienie. Pomyśl, jakie to daje możliwości. Albo lepiej... sam się przekonaj. Niezwykłe. Kostium zintegrował się z jego układem nerwowym. To daje mu siłę. Ta siła! Ta szybkość! Dlaczego chciałem to z siebie zdjąć? To niesamowite. A, no tak, bo przestałem nad sobą panować. Mamy środek nocy. Po prostu chciałem to oddać. V252. Jak go znalazłeś? Ja miałem go od początku. Chciałem przeprowadzić kilka własnych badań i tak jakby zabrałem go bez pozwolenia. Panie Parker, bardzo poważnie się na panu zawiodłem. Nie mam wyboru. Będę musiał wykluczyć cię ze Stark Expo. Możesz wziąć udział, ale twoja praca nie będzie uwzględniona w ocenie. Ale tak z drugiej strony,
Pamiętam, jak sam byłem młodym gniewnym i chciałem się wykazać bez względu na cenę. Udało ci się go ustabilizować? Tak jakby. Wszystko jest w notatkach, które sporządziłem. Doskonale! Więc może jednak mamy szansę na zwycięstwo? Nie możemy go użyć, Max. Nie jest gotowy. Spójrz na wyniki badań. Sądzę, że dojdziesz do tych samych wniosków. Przeczytam wszystko wieczorem, a tymczasem powinieneś odpocząć. Wyglądasz na wykończonego. Tak zrobię, dzięki. Max na pewno dojdzie do tego samego wniosku, kiedy zobaczy, że symbiont żyje. Osborne pewnie nie miałby skrupułów. Czy to błąd prowadzić tak przełomowe badania? Jeśli z tego powodu ktoś miałby ucierpieć. Naukowcy nazywają to chyba szarą strefą. Ale na szczęście decyzja o tym, co zrobić z V252, jest raczej czarno-biała.